Robimy rewanż. Kurczę, on nie rozumie, chłop, że miał być znokautowany w ostatniej rundzie, miał dostawać, a on sobie po prostu, dlatego się tak, że skrócił sobie wymiar kary i tej kary największej nie dostał. Muran nie zadał żadnego celnego ciosu, nic nie dostałem, tutaj pytacie na czacie. Ja z Kasią mogę się bić, zapraszam go, ale w MMA ewentualnie możemy się bić też w klatce rzymskiej, nie ma problemu. Może być MMA w klatce rzymskiej. Tak, oni murańscy, tak jak mówię, to są dzbany puste i mają twarde łby, ale znokautowany miał być później. Miał dostawać, 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 żeby był taki cały. Ja myślę, że on 2 miesiące będzie dochodził i może mu wybiłem MMA z głowy. Arek, jak się czułeś przed 5 runda ewentualna? Było widać po 3 rundach, że trochę siły z ciebie zeszło. Gratulacje i pozdrawiam. Tak, oczywiście, trochę siły zeszło, ale słuchajcie, tam była 1,5-minutowa przerwa, więc spokojnie. Ja chciałem tej 5. rundy, nie mogłem się jej doczekać, żeby w tej 5. rundzie właśnie tak już pójść na całego. Wiedzieć, że to jest ostatnia runda, ostatnie 2 minuty i nakurwiać go do...